i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W którym momencie w swoim życiu odczuł ksiądz powołanie? Pewnie się wszyscy widzowie i ty Natalka, pewnie się zdziwicie moją odpowiedzią, pewnie nikt nie uwierzy. Ale od świadomości religijnej, którą nie wiem kiedy otrzymałem, byłem pewien zawsze, że będę księdzem. W 8 klasie to już było 100%. Oczywiście potem liceum ogólnokształcące, mój prefekt miał wpływ na to duży, to rzeczywiście ksiądz Zbigniew Andrzejewski, świętej pamięci. Ale całe liceum byłem pewien, że to powołanie jest. Nie miałem problemu z wyborem. Oczywiście, wy nie pamiętacie, nikt nie pamięta z tych młodych ludzi, wtedy również, że to był rok 1973, kiedy zdawałem maturę. Był to czas komunistów, komunistyczny, mocny. Trzeba było udawać, że idzie się na studia inne, bo mogłoby być z góry wskazane, że żeby nie zdał dany człowiek matury. Złożyłem oczywiście dokumenty na geografię na Uniwersytet Toruński. Ale kiedy otrzymałem świadectwo maturalne, natychmiast to wycofałem. No się zdziwili w sekretariacie Uniwersytetu, że w dniu, w którym płynęły dokumenty, je wyciągnąłem i zadłużyłem do miasta. I po 6 latach studiów wyświęcili mnie na księdza i był tutaj w Kaczorowacie. Czy na tę decyzję wpłynęły jakieś okoliczności? No myślę, że życie rodzinne. Mój tata, moja mama byli bardzo leniwi. Mama, prości ludzie, ojciec był stolarzem w PGR-ach. Państwowe gospodarstwa rolne, bo nie pamiętacie, jak to się nazywało. Mama nie pracowała, była gospodynią domową. Bardzo, bardzo religijni. A potem, kiedy dowiedzieli się tak naprawdę po maturze, że idę do seminarium, trochę ukrywałem, żeby się nie denerwowali. To tata i mama bardzo, bardzo się cieszyli. I myślę, że ten wpływ, wspomniany ksiądz Zbigniew Andrzejewski, mój prefekt, który mi w średniej szkole uczył religii, umarł nagle, na zawał serca, też wybudował kościół, miał ogromny wpływ na to, że ta droga taka, a nie inna się okazała ku mojej radości, bo już 35 lat jestem na, jako ksiądz, dodać do tego jeszcze 6 lat seminarium, to ponad, jest ponad 40 lat. A co było takim ostatecznym czynnikiem, dzięki któremu ksiądz podjął właśnie taką decyzję? Nie wiem. Dla mnie to było bardzo prosty wybór. Nie musiałem wybierać między studiami, między seminarium. No to może była taka łaska boska, ale było to dla mnie bardzo łatwe. Po prostu, no chciałem być księdzem. I tak się stało. Czyli to taka naturalna decyzja. Dobrze, teraz chciałabym zapytać o naszą parafię. Skąd pomysł na patrona kościoła pomocniczego? Dlaczego to właśnie Franciszka Siedliska? A to jest piękna historia. W 1974 roku, a więc już byłem na drugim roku seminarium, poznałem siostry nazaretanki. Siostrę Bogumiłę i siostrę Benitę. Były na rekolekcjach takich powołaniowych w parafiach w naszym dekanacie. Nazaretanki. Zobaczcie, że mówię do ciebie i do widzów, że to jest zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. No cudowna nazwa. Nasze rodziny potrzebowały tej opieki. Ta założycielka, Franciszka Siedliska, którą dzięki tym dwóm siostrom zakonnym poznałem. Jej życiorys przepiękny, a trudny w życiu. Przeszkód miała w swoim powołaniu, włącznie z ojcem, bardzo dużo. Pozwolił jej właśnie założyć takie zgromadzenie, które opiekowało się i dziewczętami, i rodzinami. I potem poznawałem to zgromadzenie dosyć dokładnie. Głosiłem rekolekcję dziewczętom u nazaretanek i siostrom nazaretankom. Widzieliśmy się często. Moje 3 uczennice wstąpiły do zgromadzenia sióstr nazaretanek. Piękne dziewczyny. Jedna pielęgniarka, druga po liceum średnim. A potem, po wielu latach tej przyjaźni z siostrami nazaretankami, w 1989 roku jej założycielka
matkę przełożoną mówią matka. Tak są siostry, to jest matka. Matka Franciszka Siednicka została 23 sierpnia, 20, przepraszam, 3 kwietnia 1989 roku ogłoszona błogosławioną. Krótko potem byłem w domu sióstr zakonnych w Częstochowie i tak spontanicznie mówię, byłem jeszcze wikariuszem, nie myślałem o parafii. Jeśli dostanę bóra do kościoła, to wybuduję pod wezwaniem błogosławionej Franciszki Siedlickiej, waszej założycielki. Nie minęły prawie 2 lata, dostałem budowę kościoła w Kaczorach i Panu Bogu trzeba było słowa dotrzymać. Ale też wybrałem ją do tego, jak powiedziałem, żeby czuwała nad naszymi rodzinami. I tak czuwa. Nad proboszczem też oczywiście. Jest to Polka spod Warszawy i dlatego mogła zostać patronką kościoła, bo błogosławiony zasadniczo nie jest patronem kościoła i parafii i święty, ale jeśli jest znany na danym terenie, dlatego może być patronem kościoła i ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński wyraził zgodę na taki tytuł. Taka jest geneza tego kościoła i tego wezwania. Dobrze, a wiemy wszyscy, że ksiądz zrobił bardzo dużo dla naszej parafii, między innymi wybudował kościół. Czy ma ksiądz jeszcze jakieś plany, marzenia dotyczące właśnie naszej parafii, tutaj jako proboszcz? Dziękuję za to, że tak mnie doceniłaś. Gdyby nie ludzie, nie będziemy się czarować ani modlić do pod moich parafii. Gdyby nie nasi parafianie, tego byśmy nie zrobili. Oczywiście, no, ktoś musiał zarządzać. Udało się proboszczowi, ale przecież miałem do pomocy wielu ludzi. Tu trzeba wspomnieć pana Henryka Chodalienoga, kierownika naszych budów. Włożył tyle serca i mnie uczył budowy, a ja tylko byłem takim kierownikiem zarządzającym. I to się udało rzeczywiście dzięki ludziom, dzięki sponsorom. Tak to się nazywa w świeckim języku. Normalnie to są darczyńcy, bo o nich się nie mówi. Dzisiaj też nie powiem, kto dawał ile, bo my wiemy. Prawie wszyscy wiedzą, kto ile dawał prywatnie i na budowę, i na dachy, na tą plebanię, i na organy, i na całe obejście. Pewnie pokażecie potem. I dlatego, no tak się stało, co się stało. Dlatego biskup to docenił. Głupio się chwalić, ale kanonikiem zostałem do tego, że ludzie to zrobili. Ale wszyscy nie mogli być kanonikami. Dlatego jednego wyróżnił za to, że zarządzał. A co w przyszłości? Pytanie właściwie jest odpowiedzią. No, tyle zrobimy, ile będziemy mieć pieniędzy. W tej chwili zalaliśmy zakrystię betonem i położymy marmur zakrystki. Taki sam jest przy ołtarzu. Przecież potrzeba jeszcze dużo. Posadzka kościoła, mury kościoła, ogrzewanie, o którym ludzie się dopominają. Tutaj marzę o tym, żeby w tym roku zrobić salkę małymi krokami. Tyle, ile starczą środki, nie możemy się czarować. A jeszcze mamy stary kościół. Staram się o dokumenty, żeby coś tym naszym zabytkiem zrobić. Zobaczymy, na ile pozwolą środki. A co ksiądz chciałby jeszcze osiągnąć tutaj w parafii jako jej gospodarz? Czy coś poza samą budową i wykończeniem kościoła? No, żeby nie chodziło mniej do kościoła. Bo kiedy tu przyszedłem, to było 70% w kościele w niedzielę. Teraz jest 50%, może 3% mniej. Nie dlatego, że wyjechali ludzie za granicę. Jakoś ta religijność z czasem upada i to jest moje marzenie. Podobnie spowiedź wielkanocna, kiedyś było 85%, bo nie czarujmy się, 100% nie będzie nigdy. Bo są ludzie niewierzący, są ludzie innego wyznania, nie będziemy wyliczać tutaj, ale było 80% ponad, dzisiaj 65% to spowiedzi wielkanocnej. Choć wszyscy uważają się za bardzo wierzących, zwłaszcza kiedy przychodzi do wystawienia jakiegoś dokumentu uprawniającego do posługi, powiedzmy ojca chrzestnego, czy świadka, czy matki chrzestnej, wtedy wszyscy twierdzą, że są bardzo wierzący, ale ta wiara jest niektórych kiepska. Cieszę się, że Kościół jest pełen w niedzielę. Jest jeszcze. Mamy lektorów, lektorki,
mało ministrantów. 20 lat temu, jak przyszedłem do tej parafii, mieliśmy 52 w ogóle dziewczyny jako lektorki, służące przy ołtarzu. Ministrantów było 50. 50 jest ministrantów. Dzisiaj mamy, nie wiem, 12, może 14. Nie chcą chłopcy być ministrantami, a z nich są powołane. I oczywiście moim duchowym, największym powołaniem, pewnie to będzie koniec tego, co tutaj opowiadam, choć coś dodam na koniec, to jest, żeby chociaż jedno powołanie się zrodziło w Kaczorach. Obojętnie, czy zakonne, czy dziewczyna, ale jedno, to modlę się, jak wiesz, przecież codziennie, wiem, przy świętej, o nowe powołanie. Ale chciałbym dodać, może dać Ci potem zdjęcie, że i błogosławiona Franciszka Siedliska ma ogromne zasługi w tej budowie. Ale proszę pamiętać, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Byłem u niego, nie wiem, oczywiście w Rzymie 19 razy. Z różnymi pielgrzymkami wysyłany przez proboszczów. Z papieżem spotkałem się pewnie 40 razy. Tulił mnie do serca, dlatego jeszcze ja żyję. Ale on pobłogosławił kamień węgielny. Pokażemy na zdjęciu potem. Pobłogosławił kamień węgielny pod budowę tego kościoła. Kamień węgielny z domu generalnego sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Rzymu. Zwija Nazaret 400. Ten kamień siostry przywiozł do Watykanu, w Bazylice papież nam pobłogosławił. Dlatego ten kościół tak szybko wzrósł. Dlatego mamy go też tu jako relikwię. To było moje wielkie marzenie. Mamy papieża, relikwie. Mamy relikwie błogosławionej Franciszki, mamy relikwie świętego Andrzeja Boboli. Na nich będziemy bazować i budować naszą duchowość. Jak oni będą silni, to i my. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże. Również Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.